Przestań żyć dla innych i stań się bohaterem swojego własnego życia. Wiele osób zalewa mnie tutaj pytaniami, skąd czerpią taką motywację, żeby to wszystko robić, a robię mnóstwo rzeczy w swoim życiu. Wiele osób mówi, że w ogóle nie ma motywacji, że po prostu tak sobie żyje, tutaj robi to, to, siamto, jowamto, jednak nie ma w sobie żadnego takiego wewnętrznego poczucia, aby zrobić to, aby to, ani takiej pełni życia, ani nawet pełni za czym, żeby coś osiągnąć, żeby robić i kontynuować coś. W tym odcinku chciałbym powiedzieć wam o tym, w jaki sposób całkowicie odmienić swoje życie, o tym, w jaki sposób działa nasz własny umysł i w jaki sposób my możemy całkowicie go kontrolować, aby nie tylko osiągać to, co tylko sobie zechcemy, lecz również, aby czuć ciągłą motywację i ciągłą chęć nie tylko do życia, lecz chęć do ciągłego odkrywania nowych rzeczy i nowych wrażeń. Dlatego, że jesteście zainteresowani i brzmi to tak, jakby miało wam pomóc, to zapraszam was do oglądania. Mam na imię Aleksander. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie tak trochę o motywacji i o tym, dlaczego trzeba być swoim własnym bohaterem w swoim życiu, a nie żyć dla tutaj innych rzeczy. Zacznę od tego, że właśnie wiele osób, no spójrzmy, taki przykład typowy, może stereotypiczny, osoby, która nie jest w ogóle zmotywowana, jest leniwa i nic nie robi, to głównie najczęściej osoba, która czy siedzi przed telewizorem, czy nie wiem, gra ciągle w gry komputerowe, je byle co, ponieważ to jest tylko przyjemne, ponieważ wiadomo, nasz organizm interpretuje na przykład wysokokaloryczne rzeczy jako przyjemne i na przykład, nie wiem, tam popija jakieś różnego rodzaju trunki. Taka osoba po prostu żyje, wstaje, najczęściej ta osoba długo śpi, no bo po co wstawać, przecież jest tak fajnie i w ogóle takiej osobie nie chce się no żyć. Po prostu wstaje i tylko zapełnia sobie swój czas tym, czy to telewizorem, czy to jakimiś innymi rozrywkami. Tam wiadomo, czasami trzeba iść do pracy, żeby na jakoś żyć, no to wiadomo, no to tylko przymus. Jednak taka osoba, oczywiście tutaj taki skrajny przykład, to jest taki stereotyp powej, leniwej i niezmotywowanej osoby, no to taka osoba tak naprawdę nie ma żadnej chęci do życia i wraz z czasem no mogą u niej się pojawiać nie wiem, jakieś lęki, depresje, może nawet myśli samobójcze i tym podobne. I chciałbym wam powiedzieć, w jaki sposób właśnie z tego wszystkiego wyjść i w jaki sposób to wszystko działa. I wiele osób na przykład mówi, że to jest jakieś wyższe duchowe powołanie, że ktoś jest zmotywowany, bo on zna cel swojego życia, a ta osoba nie zna celu swojego życia i tym podobne. Jednak powiem wam, że najczęściej takie rzeczy nie wychodzą z większych duchowych intencji, ponieważ gdyby wychodziło z wyższej duchowej intencji, no to nasza dusza wewnętrznie zrobiłaby wszystko, żeby wyjść z takiego stanu. I po prostu ja osobiście, jak wiecie, w moim kanale wierzę w duszę i takie metafizyczne sprawy, jednak to wszystko nie jest motywacją, jeżeli chodzi o duszę. To potem nachodzi i w takim leniwym stanie dusza jest po prostu w takim więzieniu umysłu, ponieważ umysł i siła mentalna jest w nas bardzo, ale to bardzo silna i czasami ciężko jako takiej świadomej po prostu duszy, istoty, ciężko wyjść z tego wszystkiego i ciężko się właśnie na to zmotywować. I chodzi o to, że nasz umysł jest bardzo potężnym narzędziem, ponieważ wydaje nam się, że dobra, możemy na przykład, ktoś medytuje, może zatrzymać myśli, jednak pamiętajmy, że świadome myśli, czyli takie, których jesteśmy świadomi, to zaledwie 3-5% wszystkich myśli, a tam 95-97% dalej gdzieś z tyłu głowy tam się kręci, taki kołowrotek. I my nawet tego nie jesteśmy świadomi. A wiele osób to nawet nie potrafi tych świadomych myśli uspokoić. Dlatego jak widzimy, ten umysł ciągle pracuje, jest bardzo mocny i jak widzimy, no, nasz umysł może wszystko tutaj nawet wytworzyć. Zobaczmy całe, czy to filmy możemy, czy to jakieś scenariusze. Nawet dlatego często nasz umysł tworzy scenariusze odnośnie takich rzeczywistych scen, albo takie projekcje mentalne tego, co się wydarzy. Ojej, a co jak porozmawiam z tą osobą, a co jak mi nie wyjdzie prezentacja, ojej, ojej. Jak widzimy, nasz umysł jest bardzo potężny
i wraz z umiejętnością tego, że gdy nagromadzi myśli na ten temat, to czujemy mocną emocję oraz uczucie, to potrafi nie tylko sparaliżować nasz umysł, gdy na przykład dużo myśli o innych rzeczach, o których nie chcemy, lecz również sparaliżować nasze własne ciało, ponieważ zauważmy, gdy jesteśmy, nie wiem, bardzo rozgoryczeni, no to emocje często, tutaj dajemy się tym emocjom i emocje często zaczynają nami rządzić. Tak samo jak nim ktoś jest bardzo smutny, to te emocje zaczynają nim rządzić. A pamiętajmy, że emocja to nagromadzenie myśli, czyli po prostu w umyśle podświadomym również najczęściej, nie tylko świadomym, mamy na przykład dużo negatywnych myśli i te myśli są, nie wiem, bezsilność. I gdy jesteśmy, no, mamy tą bezsilność, to nagle czujemy taką bezsilność, no i w życiu czujemy tą całą bezsilność. I aby wyjść z jakiejkolwiek sytuacji, z jakiej nie chcemy, chodzi o to, aby zmienić nasze nastawienie, zmienić te myśli dominujące, czy jak ktoś miał myśli dominujące, te negatywne, leniwe, no to trzeba je zmienić. Niektórzy proponują, że tam medytować, no dobra, daje to na pewno coś. Niektórzy mówią, że przed snem i rano po wstaniu, wtedy nasz mózg jest w niskich takich falach mózgowych, przez co łatwiej się programujemy. Dobra, jedna metoda również. Jednak to wszystko nie jest takie mocne jak taki podstawowy instynkt ludzki, który gdy opanujemy, to możemy naprawdę zrobić wszystko. I zauważmy z takiej perspektywy ewolucyjnej, że człowiek, taki powiedzmy prymitywny człowiek, taka małpa powiedzmy, taka trochę bardziej zaawansowana małpa, ponieważ nasz umysł działa tak jak umysł małpy. Zauważmy, jak nasze myśli działają, nie wiem, gdy widzimy nagle to, tak szybko i w ogóle te myśli są często chaotyczne, nieskierunkowane, że nie wiem, tak jak małpa, widzieliście kiedyś jak małpa je, no można zobaczyć, że ona tak szybko i nagle coś innego robi. Na przykład je, nagle coś innego, nagle gdzieś biegnie, taka małpa szybko. Tak samo działa nasz umysł i trzeba go po prostu poskromić. Jak to zrobić? I właśnie, patrząc na perspektywę ewolucyjną, to żeby przetrwać, no to na przykład mieliśmy jakieś cele. Na przykład, żeby przetrwać, jeżeli chodzi o nasze pożywienie, musieliśmy gdzieś znaleźć coś do zjedzenia, coś do upolowania i tym podobne. Aby mieć dach nad głową, musieliśmy iść szukać czy to jakiejś jaskini, czy podjąć przedsięwzięcie, nie wiem, jakąś norę wykopać, czy zrobić jakiś szałas. I zauważmy, że przez to nasz umysł, gdy mamy coś takiego, taki cel, który musimy wykonać, żeby przetrwać, no to nasz umysł zaczyna się skupiać i te wszystkie myśli, które były chaotyczne tu i tam, zaczynają tutaj się skupiać na jednym, jedynym celu i to naprawdę działa. Ponieważ, no zauważmy, gdy mamy wszystko, mamy jedzenie, mamy dach nad głową, powiedzmy, no jesteśmy leniwi, mamy dostęp do komputera, czy tam do telewizora, no to nie mamy żadnego celu, jesteśmy tacy bez celu i przez to tak naprawdę powstają wszystkie takie problemy, o których wcześniej wspomniałem, czy to lenistwo, czy to jakieś depresje i tym podobne. No wiadomo, czasami również są to interpretacje naszego umysłu, to jest bardziej skomplikowane, jednak jeżeli chodzi o takie lenistwo, taką bezsilność i taki brak woli do życia, to właśnie chodzi o to, że nasz umysł nie ma celu. I gdy nie ma celu, no to mówię, ten tak jak ta małpa, wszystko robi naraz, czyli po prostu nasz umysł tu sięga, tu robi wszystko, no i nie mamy tego celu. Dlatego warto sobie, nawet tak mówię, nie chodzi o jakiś duchowy, wzniosły cel, jednak samemu sobie wyznaczyć cel. Może być to mały cel, może być to duży. Najlepiej na początku, gdy wychodzi się z takiego stanu właśnie lenistwa i w ogóle, aby był to cel realistyczny. Czyli na przykład ktoś powie, że ktoś jest lekko otyły i ktoś powie, że nie wiem, będzie robił 50 pompek naraz czy 100. I po prostu to najlepiej zauważyć, to dawno temu już przeżywałem, że gdy sobie postawimy taki cel, no to nasz umysł zacznie cały czas myśleć o tym celu, jeżeli to będzie również realistyczne i będzie związane z czymś dotyczącym przetrwania, jak na przykład pompki, i to nasz umysł może zinterpretować, że nie będziemy mieli ładniejsze ciało, będziemy silniejsi i tym podobne, no to nasz umysł upodoba sobie to naprawdę, bo to będzie takie ewolucyjnie dobre. I nasz umysł wtedy, no, zacznie o tym coraz częściej myśleć i możemy zauważyć, że zaczniemy coraz częściej o tym myśleć, aż w końcu, no, zaczniemy, czy to ćwiczyć właśnie, zaczniemy to, tamto i zauważymy, że, no, będziemy może leniwi w innych aspektach życia, jednak w tym aspekcie zaczniemy być naprawdę bardzo produktywni. Dlatego trzeba zawsze wyznaczać cele, albowiem właśnie w taki sposób działa nasz tutaj małpi umysł. I to nie chodzi o to, że na przykład nasza dusza nie chce nic,
nasza dusza zawsze coś chce, zawsze chciałaby coś na pewno doświadczyć, albo może to jakieś dusze, obojętnie. Jednak najczęściej to nie jest właśnie z duszy ta bezsilność, ojej, i to lenistwo, tylko najczęściej to lenistwo jest po prostu brakiem jakiegokolwiek celu z umysłu, bo z takiej perspektywy ewolucyjnej, gdy nie masz celu, no to po co istnieć? I dlatego jesteśmy coraz tutaj mniej zmotywowani i tym podobne i tak naprawdę wyłącznie czy to jedzenie, czy ta stymulacja zmysłów, tylko to utrzymuje nas przy życiu, no bo zauważmy, nic nam się innego nie chce robić. Wtedy przyspiesza proces starzenia, wtedy mamy coraz mniej energii, chociaż nic nie robimy i tym podobne. Tak działa ewolucja. Ewolucja działa na tej zasadzie, że abyśmy przetrwali, nasz umysł musi mieć ciągle jakiś cel, bo bez celu byśmy nie przetrwali. Pomyślmy sobie takie małpy bez celu, no to by im się nie chciało skoczyć na drzewo po jedzenie, nie chciałyby im się znaleźć miejsca do spania, nie chciałyby im się czegoś upolować takim no małpom już mięsożernym, takim jak powiedzmy wczesny człowiek. Dlatego nasz umysł jest ewolucyjnie zaprogramowany, aby mieć te cele, aby przetrwać. Dlatego jak widzimy, wyjście z tego lenistwa i taka chęć do życia jest znacznie prostsze niż sądzimy i jest nią to, aby mieć te cele. I właśnie jak mówiłem, ten cel może być w jednym aspekcie, możemy sobie wyznaczyć kilka celów w wielu aspektach, jednak no wtedy nadal nie będzie nam się chciało robić innych rzeczy. I dlatego najlepszą metodą, o której wspomniałem na samym początku i ominąłem to wszystko aż do teraz, jest to, aby no nie żyć właśnie tak sobie po prostu, że nie wiem, ktoś pogląda telewizję, ktoś sobie coś zje, lecz aby być po prostu bohaterem swojego własnego życia. Ponieważ z perspektywy ewolucyjnej i to nie wiem jak jest na przykład u kobiet, czy to jest jakaś większa różnica, pewnie tam są jakieś inne modele, archetypy, jednak z perspektywy takiego mężczyzny, no to gdy sobie wyobrazimy takiego bohatera, no to z perspektywy ewolucyjnej bycie takim bohaterem jest tak naprawdę najlepsze, jeżeli chodzi o naszą ewolucję i przetrwanie gatunku, no bo bycie bohaterem zapewnia nie tylko nam komfort i życie, zapewnia nam bezpieczeństwo oraz zapewnia nam z takiej perspektywy ewolucyjnej czy szacunek innych i wysoką hierarchię w społeczeństwie. Ja oczywiście tutaj mówię, jestem bardzo duchowy, jak wiecie po moim kanale, jednak uważam, że musimy, mając ten umysł, zaprzątnąć go do czegoś, dlatego nie chodzi o to, żeby oceniać i żeby tutaj, nie wiem, być właśnie takim egoistycznym i wspinać się po tej hierarchii, czy to po, nie wiem, po czymś, czy być po prostu żyć dla takich właśnie budek ewolucyjnych. Nie, nie, nie. Lecz chodzi o to, że gdy zwizualizujemy sobie, że jesteśmy bohaterami i zaczniemy żyć jak bohaterzy swojego własnego życia i to nie trzeba nie wiadomo tam czym być, co robić, po prostu wtedy czujemy taką motywację, to wtedy nasz własny umysł daje tutaj nam najwięcej energii, najlepsze rzeczy, ponieważ widzi, że no dążymy do tych ewolucyjnych rzeczy, a gdy nie dążymy do ewolucyjnych rzeczy, no to nasz umysł, jak widzimy, zabiera nam energię, jesteśmy leniwi i tym podobne. Niestety, zależy dla kto ma jakiś światopogląd. Działamy na zasadzie natury i natura dąży do, no wiadomo, dalszej reprodukcji, do przetrwania danego gatunku, więc gdy nie będziemy się słuchać natury i będziemy właśnie żyć w lenistwie bez żadnego tutaj odkrywania, bez żadnego rozwoju, bez żadnej ewolucji, no to natura, nasz wewnętrzny tutaj umysł zabierze nam wszystko, czy to energię, czy to będzie lenistwo, brak chęci do życia i tym podobne, a gdy podążymy za tą naturą i wejdziemy w taki flow, no zobaczmy, natura działa praktycznie idealnie, poza tym to człowiek zrobią, to zobaczmy sobie, są lasy, rzeki, jeziora, łąki, wszystko sobie współgra, czasami są tam jakieś katastrofy, nie mówię, jednak wszystko zobaczmy, ewoluowało tyle miliardów lat i wszystko no idzie w coraz to większy, powiedzmy tak na końcu, ład, dlatego warto iść z tą naturą i warto zaprzątnąć nasz ten małpi umysł i najłatwiej jest to zrobić będąc po prostu bohaterem swojego własnego życia, ponieważ wtedy, no mówiłem, jesteśmy wysoko postawieni z perspektywy ewolucji i po prostu wszystko no idzie w naszą stronę wewnętrznie i zewnętrznie, no ale to już takie mówię bardziej kontrowersyjne. I tak samo w innych odcinkach wspominałem o potędze wizualizacji, dlatego powinniśmy zwizualizować i czuć się jako ci bohaterowie swojego własnego życia i wtedy naprawdę mamy chęć do życia, po prostu chcemy żyć, iść przez życie, chcemy robić wszystko, co jest odpowiednie dla nas i jest to bardzo ważne, ponieważ jak mówiłem, emocje i uczucia to nagromadzone myśli, czyli gdy uda nam się
czuć po prostu, że jesteśmy bohaterami naszego własnego życia, to oznacza, że mamy dużo, ale to dużo myśli w takim tutaj kierunku. Czyli gdy na przykład ciągle czujemy się jako bohaterowie swojego własnego życia, jako zwycięzcy w swoim własnym życiu, oczywiście nie chodzi, żeby tu zwyciężać kosztem innych, tylko po prostu czujemy się spełnieni i czujemy sukces w naszym życiu, to wtedy większość podświadomych myśli jest takich i ze względu, że to jest dobre ze względu ewolucyjnego, no to mamy ciągle tą motywację, mamy tutaj dalszy napęd robienia innych rzeczy i wszystko tak naprawdę nam się układa, jeżeli chodzi o nasz spokój mentalny. A gdy tego nie robimy, no to wiadomo, gdy ktoś idzie przeciwko ewolucji, no to ewolucja, taki wewnętrzny instynkt, może nie chce dosłownie go zabić, jednak no nie chcę takiej tutaj jednostki, która jest całkowicie przeciwko ewolucji, która nie chce ewoluować, dlatego jest to całe uczucie lenistwa, są te wszystkie depresje i inne problemy psychiczne związane, zauważmy, głównie ze współczesnym życiem. Wiadomo, kiedyś też były, jednak gdy właśnie wszyscy byli tutaj zawzięcie, tutaj walczyli o swoje przetrwanie, no to raczej takich problemów nie mieli. Tylko jak widzimy, chodzi o to, aby czuć się i być tym bohaterem swojego własnego życia i tak naprawdę nigdy nie będziemy mieli żadnych innych problemów, albo te problemy będą małe, bo pomyślmy sobie, gdy jakieś, nie wiem, jeżeli nawet to będzie te 3% świadomego umysłu, a będziemy mieli 90 parę procent jako bohater i osoba, która zwyciężyła w tym życiu, no to wtedy no, nie będziemy mieli i tak większych problemów, dlatego nieważne jaka sytuacja, będziemy niezatapialni i to jest przesłaniem tego filmu i to według mnie i naprawdę widziałem, jak pomogło to mi i wielu innym osobom, to jest klucz do tak naprawdę rozwiązania wszystkich problemów, nie żadne leki, nie żadne inne rzeczy, tak samo jeżeli chodzi o takie leczenie jakichś tam przeszłych traum i tym podobne, okej, to jest super. Jednak też, gdy za dużo w tym siedzimy, no to nasze myśli są zdominowane przez to wszystko i znowu możemy wejść w taką pułapkę. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, bo tutaj właśnie w takich społecznościach duchowych mówi się, że takie nastawienie jest na przykład egoistyczne. Jednak pamiętajmy, że no wcielając się tutaj, jesteśmy w tym ciele, z tym umysłem, z tym ego i trzeba je właśnie wykorzystać. I pamiętajmy, że to nie jest wcale takie, że tylko ktoś jest samolubny, egoistyczny, lecz gdy na przykład osoba, która jest całkowicie właśnie taka pełna, kompletna, ma motywację do życia i do działania i w ogóle chęć, no to taka osoba może bardzo dużo pomóc innym ludziom, może ich pomóc na wszelkiego rodzaju tutaj sposoby. Często takie osoby są najbardziej tak naprawdę pomocne i takie osoby chcą najbardziej robić w swoim życiu dla dobra innych i często bycie bohaterem w tym życiu nie opiera się na tym, że jest to samolubna intencja bycia bohaterem po prostu, lecz jest to intencja bycia bohaterem, który właśnie pomaga jak najwięcej ludzkości, po prostu aby jak najwięcej wycisnąć z tego życia i jak najwięcej tutaj pomóc światu, dlatego to wcale nie jest w żaden sposób egoistyczne i wydaje mi się, że jest to jedna z pułapek takich społeczności duchowych, ponieważ takie społeczności mogą zbyt szybko tu doprowadzić do takiego całkowitego zniszczenia ego, ponieważ no powiem wam, że gdy już się zaprogramujecie w ten sposób, to możecie tego nie używać. Jednak gdy jesteście zaprogramowani pełni, nie wiem, lenistwa, traum i tym podobnych i wtedy wyjdziecie z tego ego, no to nadal ten umysł daje o sobie znak, nadal czujecie się źle i nadal, pomimo, że nie jesteście w umyśle, nie jesteście w ego, jesteście duszą i w ogóle na jednym wielkim stwórcą przeżywającym ludzkie doświadczenie, no to ten umysł jest bardzo silny wraz z emocjami i daje o sobie znać i nadal można mieć problemy. Dlatego zanim się ktoś całkowicie wyzbędzi tego ego, to najpierw trzeba je w jakiś sposób naprawić, najlepiej właśnie w ten sposób oswoić, żeby po prostu poskromić nawet, żeby robiło to, czego tak naprawdę chcemy i żeby pomagało nam w naszym życiu, a nie utrudniało. Czyli zamiast tutaj utrudniać właśnie będąc samolubnym, możemy w ten sposób, że jesteśmy bohaterami naszego życia i pełni chęci do życia, zaprogramować je w taki sposób, że pomoże nam w szerzeniu dobra dla innych, nie tylko dla siebie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był wam pomocny. Jeżeli tak, możecie napisać w komentarzu poniżej, co sądzicie na ten temat. Możecie opisać jakieś swoje własne odczucia. Również jeżeli macie jakieś inne pomysły, pytania i tym podobne rzeczy, również piszcie w komentarzach poniżej. Na dzisiaj byłoby to tyle. Pozdrawiam was i do zobaczenia, do następnego odcinka.